bycie młodym człowiekiem, który podczas studiowania stawia swoje pierwsze, prawdziwie samodzielne kroki z dala od domu, to ciągłe odkrywanie i testowanie swojej osobowości. To zagubienie, ale i ustalanie swoich priorytetów i potrzeb. To często również borykanie się z bolesnymi konsekwencjami swoich wyborów, które jak się okazuje nie zawsze były prawidłowe. Każdy z nas pamięta lekcje dostarczone przez nasze własne błędy. To właśnie często dzięki nim jesteśmy właśnie tu, gdzie teraz. Wzmocnieni i mądrzejsi zapominamy czasami, jak wielkie to były dla nas sprawy. Dzięki Giant Days dostajemy możliwość, by na chwilę cofnąć się w czasie do naszych młodzieńczych perypetii. Tom trzeci komiksu jest oczywiście kontynuacją wcześniejszych zeszytów. Zawierając w sobie cztery pojedyncze, chronologicznie ułożone historie, przedstawia losy trzech studiujących przyjaciółek oraz ich najbliższych znajomych. Tym razem towarzyszymy Edowi, który próbując uwolnić się od swojej niespełnionej miłości, kieruje uczucia w stronę innej osoby. Poznamy dawną, pełną mroku i imprezowego polotu przyjaciółkę Esther. Wraz z Susan staniemy na czele kampanii wyborczej na nowego przewodniczącego samorządu studenckiego oraz damy upust organizacyjnym talentom Daisy podczas planowania kempingu. Fabuła komiksu nie jest jednak tak jednowymiarowa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Bohaterowie, dążąc do swoich celów, muszą podejmować decyzje, których przyszłe konsekwencje nie zawsze są oczywiste. Zaraz obok radości z sukcesów oraz niesamowitego humoru wyciekającego z wielu kadrów doznają rozczarowań oraz frustracji wynikającej z niemożności zmiany swoich wcześniejszych decyzji. Złamane serca, zagubienie, brak jasnej wizji przyszłości – to wszystko, z czym boryka się młody człowiek. Do tego dochodzi jeszcze strach przed oceną innych. Brzmi znajomo, prawda? Względem wcześniejszych tomów komiks nie traci na jakości. Stanowi wciąż bardzo przyjemną i nie mniej wciągającą lekturę, a krótkie formy poszczególnych historii sprawiają, że czas z nim spędzony nic się nie dłuży. Poplątane losy postaci zaskakują, a poruszane tematy są bardzo różnorodne i dotykają odmiennych płaszczyzn życia młodego człowieka. W komiksie znalazł się tylko jeden element, który wydawał mi się zbędny. Mam tu na myśli alternatywną nocną rzeczywistość, w której zagubiła się Susan. O ile początek tego motywu był bardzo interesujący, tak po chwili sprawiał wrażenie sztucznie naciąganego i nie zawsze jasnego. Cała reszta zawartych w tym tomie historii to już o wiele wyższy poziom. Graficznie komiks jest również kontynuacją tomu wcześniejszego. Max Sarin, który był odpowiedzialny za rysunkowe przedstawienie historii w drugiej połowie drugiego tomu, zajął się grafiką w całym tomie trzecim. Wraz z wyrazistymi kolorami oraz rewelacyjnie ukazaną mimiką postaci, oprawa graficzna bardzo dobrze oddaje humorystyczny charakter opowieści. O polskim wydaniu przygotowanym przez Nonstop Comics nie można powiedzieć złego słowa. Oprócz małych literówek wydawnictwo zadbało, by naszą półkę zdobił dopieszczony egzemplarz komiksu, zwieńczony kilkoma stronami okładek poszczególnych zeszytów oraz szkicami studyjnymi postaci. Kiedy myślę o trzecim tomie Giant Days o podtytule Bycie miłą nic nie kosztuje, to przychodzą mi na myśl dawne obyczajowe sitcomy, które każdy nastolatek śledził ze zniecierpliwieniem, dorastał razem z bohaterami, śmiał się do rozpuku z ich żartów oraz utożsamiał się z trapiącymi ich problemami. Giant Days porusza współczesne dylematy młodego człowieka, śmieje się ze współczesnych żartów oraz stanowi swoistą podróż w czasie dla tych starszych, co lata studenckie mają już dawno za sobą. Nie ma ograniczenia co do odbiorców i spokojnie mogą go polecić każdemu, kto ma ochotę spędzić miło czas, jak w trakcie oglądania dobrego, obyczajowego serialu. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.